Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zdobyć wiedzę akademicką bez formalnego studiowania? I dzisiaj opowiem Ci, jak możesz uczyć się samodzielnie, dosłownie jeden-jeden jak na studiach, ale bez zapisywania się na uczelnię. Więc zaczynajmy. I na wstępie opowiem Wam historię Tomka. Tomek zawsze marzył o studiach z zakresu biologii, czyli chciał na dietetykę, dosłownie jak ja praktycznie ale z różnych powodów nie mógł zapisać się na uczelnię, więc zdecydował też, że się nie podda i znajdzie sposób na nabywanie wiedzy na własną rękę. Więc to Mek postanowił po prostu działać. Najpierw wszedł na stronę internetową uczelni i na swój wymarzony kierunek, na który się nie zapisał. Sprawdził plan zajęć i pobrał sylabus tej uczelni. Jakby spojrzał w ten sylabus, zobaczył każdy przedmiot wybrał te przedmioty, które uważał za konieczne, które musi znać, więc po prostu zidentyfikował, jakie są książki w tym sylabusie w podstawie programowej i postanowił je nabyć. Część kupił, część wypożyczył z biblioteki za darmo i dzięki temu miał dostęp dosłownie do tych samych materiałów, z których korzystają studenci na uczelni wyższej. I właśnie zaczął on przerabiać książki we własnym tempie i okazało się, że nauka w domowym zaciszu pozwalała mu przyswajać wiedzę znacznie szybciej niż na tradycyjnych studiach. I warto sobie zdać sprawę, że studia, tok nauczania na studiach jest dla osób najwolniejszych. Jakby program nauki na studiach jest po prostu taki, żeby każdy mógł na spokojnie nadążyć. Ale to nie znaczy, że jakby ty też musisz się tak wolno uczyć dosłownie. Jak zajrzysz w sylabus uczelni, Kupisz sobie te książki lub je wypożyczysz za darmo, bo w sumie są drogie zazwyczaj, bo kosztują około 200-300 zł, to możesz przerobić 3 lata w studiów w rok, jeżeli się zepniesz, więc to naprawdę jest bardzo ważne. I po pewnym czasie nasz Tomeczek zaczął interesować się innymi kierunkami i używając tej samej metody zdobył wiedzę z innych dziedzin. I jakby on w 3 lata, kiedy osoby na jego wymarzonym kierunku kończyły sobie licencjaci, To on w te trzy lata wymasterował trzy inne kierunki, które jakby, o których po prostu marzył. I właśnie jego dom się przez to stał taką miniaturową uczelnią. I po prostu on się stał ekspertem i zrobił to trzy razy szybciej. I osoby, które by poświęciły 9 lat na ukończenie tych kierunków, które on sobie wybrał. On to zrobił w 3 lata. Więc i kilka lat te później, gdy Tomek już miał ogromną wiedzę z tych wszystkich trzech kierunków, postanowił, jak już się bardziej ustatkował, ustabilizował w życiu, już założył sobie rodzinkę, miał ponad 30 lat, postanowił zapisać się na studia, aby po prostu formalnie sobie odebrać ten papierek. Jakby okazało się, że, że większość materiału już znał, bo jakby ukończył ten kierunek we własnym zakresie, i co mu, to w ogóle nie musiał się tam uczyć, po prostu tam sobie chodził, poznawał nowych znajomych i po prostu dosłownie tam poszedł po to, żeby sobie odebrać papierek. Więc podążając śladami naszego Tomeczka możesz zdobyć dosłownie akademicką wiedzę bez po prostu formalnych studiów i wystarczy po prostu odrobina determinacji, kumatości, posiadanie internetu. I po prostu rozpisanie sobie jakiegoś planu działania. To jest naprawdę niesamowity sposób na naukę we własnym tempie i na własnych warunkach. I zawsze później w przyszłości, jeżeli się bardziej ustatkujesz w życiu, możesz zawsze wrócić na te studia, po prostu byleby sobie odebrać ten papierek dla chociażby załagodzenia swojego ego czy coś. I tak, dosłownie to jest takie proste. Więc ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że film był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.